Cześć. Dziś zobaczycie, jak połączyć komputer z modemem Livebox 3 za pomocą Wi-Fi. Aby połączyć komputer z modemem przez Wi-Fi, upewnij się, że bezprzewodowa karta sieciowa w twoim komputerze jest zainstalowana i włączona. Najpierw spójrz na naklejkę znajdującą się na spodzie modemu. Znajdziesz tam nazwę twojej sieci bezprzewodowej, opisaną jako SSID. Ma postać Livebox, myślnik i cztery znaki. Upewnij się, że modem jest włączony i ma połączenie z Internetem. Sprawdzisz to naciskając przycisk oznaczony literą i, kliknij na ikonę sieci w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz z listy nazwę, którą odczytałeś z modemu. Kliknij połącz. Jeżeli Twój komputer wspiera technologię WPS, która pozwala na konfigurację sieci bez wpisywania hasła. Zobaczysz odpowiedni komunikat. Wciśnij i przytrzymaj jedną sekundę przycisk znajdujący się z drugiej strony modemu, a komputer automatycznie połączy się z modemem. Jeśli nie pojawi się komunikat z prośbą o wciśnięcie przycisku na modemie, wpisz klucz sieciowy WPA Key z naklejki na Liveboxie i kliknij OK. Klucz ma 26 znaków. Zwróć uwagę na małe i duże litery. Po nawiązaniu połączenia w prawym dolnym rogu pojawi się odpowiednia ikonka. Więcej o konfiguracji modemu Livebox znajdziesz na portalu orange.pl.